Powrót po przerwie, znowu widzicie moją mordę. Witam serdecznie wszystkich ancymonów, witam was bardzo serdecznie. Dziś nawet nie będziemy sobie rozmawiać, tylko dziś taki krótszy filmik, bo z jednej strony wróciłem sobie z wywczasów moich kochanych i pomyślałem sobie, że pogadam z wami. Mam takie kilka tematów, które chciałem zawrzeć w jednym filmie, ale wracam i dzieje się naprawdę chujnia. Raz, że chcę po prostu poruszyć temat tego chłopaka, który został skatowany przez policję. Nigdy chyba nie poruszałem tego typu tematów, ale wydaje mi się, że jestem teraz tak wkurwiony chyba na to. Inaczej mnie to dotknęło w jakiś sposób, że nie mogę po prostu o tym nie pogadać, ale o tym jutro. Dzisiaj chciałem zwrócić uwagę na pewien problem. Jak zapewne wiecie, podczas wczorajszego lub przedwczorajszego koncertu miał zdarzenie zamach terrorystyczny. I w tym momencie ci wszyscy ludzie, którzy tak naprawdę mówili, że ej, jesteś nietolerancyjny, jeśli nie chcesz na przykład tych imigrantów w naszym kraju i tak dalej. I prawda jest taka, że chuj mnie obchodzi, czy ktoś teraz powie, czy jestem nietolerancyjny, czy jestem taki, siaki, czy owaki. Tylko spójrzcie na jedną rzecz. Abstrahując w ogóle od tematu koncertu. Pierwsza sprawa. Niemcy, Francja, Wielka Brytania i tak dalej. Wszyscy zgodzili się na emigrantów. I co teraz mają? Chujnie. Druga sprawa to jest coś, co mówiłem zawsze znajomym i nie mówiłem za bardzo tej opinii w internecie, bo przecież wszyscy później powiedzą, hej, Mateusz jest kurwa nietolerancyjny, Mateusz jest taki i owaki. Ale te podejście jest takie naprawdę zdrowe. Jeśli ktoś ma inne podejście, okej, można mieć naprawdę inne podejście. Nikomu nie będę mówił, co ma myśleć. Ale druga sprawa jest taka, że ja wolę żyć w tej swojej zaściankowej i zajebiście nietolerancyjnej Polsce, w której nie ma gwałtów, w której nie ma zamachów terrorystycznych, w której nie ma jakichś zabójstw przez właśnie imigrantów i tak dalej. Nazwijcie mnie nietolerancyjnym, nazwijcie mój naród nietolerancyjnym. Wolę żyć naprawdę w nietolerancyjnym kraju, w którym czuję się choć odrobinę bezpieczniej. Trzecia sprawa a propos koncertu jest taka, że zawsze myślałem, że przynajmniej na takich koncertach. To była jakaś tam Ariana Grande, która no ma jakoś taką chyba młodszych słuchaczy, że przynajmniej w takich wypadkach i w takich zdarzeniach nie będzie się odpierdalało takie coś, co się właśnie stało, tak? Jakieś tam dwa dni temu. Bo oczywiście myślałem i jak wiele razy w moim życiu się pomyliłem, tak? I w tym momencie myślałem, że bardziej muzyka będzie łączyć i sprowadzać po prostu ludzi, którzy chcą słuchać tej muzyki, którzy nie wiem, chcą tworzyć jakąś po prostu rodzinę fanów i tak dalej. Jak ja idę na Green Day'a, to wiem, że spotkam tam ogrom idiotów, w cudzysłowie, ogrom idiotów takich jak ja i że wszyscy będą się zajebiście bawić. I ostatnia sprawa, nawet jeśli w którymś momencie będzie tak, że ci imigranci zostaną wpuszczeni do Polski i tak dalej, to pamiętajcie, że Polska to nie jest Francja, Polska to nie są Niemcy i Polska to nie jest Wielka Brytania, tylko u nas chyba w genach albo jakoś, nie wiem, wewnątrz każdego z nas jest coś takiego, że my nie dajemy sobie pluć na mordę, nie dajemy krzywdzić innych osób, nawet jeśli się napierdalamy między sobą, to jeśli mamy wspólnego wroga, no to jakoś nie pozostajemy bezczynni. I kontynuując, we Francji są jakieś tam gwałty i tak dalej. Pomyślcie sobie, że wraca grupa kibiców i widzi, że imigrant gwałci jakąś Polkę. My nie tolerujemy czegoś takiego. Nikt nie toleruje, ale my nie tolerujemy czegoś takiego. To jest raz. A dwa, jesteśmy nietolerancyjni, więc to wzmoży jeszcze tą agresję. My nie damy sobie pluć na mordę, nie będziemy ciotami i nawet jeśli zdarzy się kiedyś taka sytuacja, to nie jesteśmy żadną Francją i naprawdę będzie mocna bitka. I tak jak wspomniałem na początku, wolę żyć w swojej zaściankowej i nietolerancyjnej Polsce, ale czuć się chociaż odrobinę bezpiecznie. I to było na tyle. Widzimy się już jutro w dwóch odcinkach, albo w jednym odcinku i na pewno na streamie, na którym sobie pogadamy nieco więcej. Wpadajcie na grupę Ancymonów tego Face'a, Snap'a, Instagrama i na wszystko inne, które macie wyświetlone obecnie na ekranie. Zostawcie jakąś aktywność, będę wam bardzo wdzięczny. To było na tyle. Pamiętajcie, co złego to nie ja. Trzymajcie się, cześć. Bajo.